Zacznę od tych złych rzeczy, a zakończę dobrymi. Na pewno odpowiedzialność nasza dzisiaj w sytuacji, w której straciliśmy bramkę, była zła. Trochę się temu dziwię, bo mamy mądrych zawodników w drużynie, mamy doświadczonych zawodników, a nie tak zareagowaliśmy. No nie przystoi robić tak proste straty i tak zachowywać się w sytuacjach, po których tracimy bramki, a przede wszystkim w sytuacji, w jakiej my jesteśmy. Mówimy o odpowiedzialności, tej odpowiedzialności zdecydowanie wymagam od zawodników. Mówimy, że odpowiedzialność bierze się z mądrości, z tej inteligencji. I tutaj na pewno o to jestem zły, że gdzieś ta odpowiedzialność nie była na takim poziomie, jakim chcieliśmy mieć. Wiemy, że z takim zespołem, jak dzisiaj jest pod Beskidzie, gdzie ma dużo jakościowych zawodników, ma dobrych zawodników, to będzie to na pewno taka sytuacja, w której oni potencjalnie będą w stanie to wykorzystać. Wykorzystali te błędy, które popełniliśmy i nas ukarali dosyć mocno za to. Co to na pewno to boli, no i trzeba się z tego pozbierać. Na pewno to, co lepsze, to zmiany, które dzisiaj zrobiliśmy, nastawienie w drugiej połowie nasze, momenty bardzo dobre i początek meczu. Rozpoczęliśmy tak, jak zakładaliśmy, wiedzieliśmy, że tutaj nie możemy grać o jeden punkt, tylko o trzy punkty. I to nasze nastawienie było bardzo dobre, bardzo pozytywne, czego na pewno było, co było wynikiem tej takiej nawałnicy naszych stałych fragmentów gry, które wynikały z tego, że zaczęliśmy naciskać na Podbeskidzie i wytworzyliśmy bodajże cztery rzuty rożne i dwa rzuty wolne. I tutaj w tych sytuacjach powinniśmy lepiej się zachować i więcej uzyskać, żeby się ten mecz potoczył tak, jak zakładaliśmy. No i sytuacja po wrzucie z autu, gdzie no nie możemy tak się zabezpieczać, czy tak się zachowywać, bo mamy bardzo dobrze obstawione pole karne, mamy wrzut z autu długi, którym chcieliśmy zaskoczyć pod Beskidzie, a niestety zostaliśmy za to skarceni i w bardzo prosty sposób z szybkiego ataku pod Beskidzie otworzyło ten wynik i na pewno ta bramka dała dużo wiary i pewności i pod Beskidzie w tym momencie uwierzyło, że może odeprzeć nasze ataki. Były momenty, z których jestem bardzo zadowolony, które dają satysfakcję z pracy z tą drużyną. No ale tak jak powiedziałem, ta odpowiedzialność była dzisiaj bardzo, bardzo zła, szczególnie w pierwszej połowie. I ta pierwsza połowa no po prostu zawiodła nas odpowiedzialność i tego będę się trzymał. Od doświadczonych zawodników muszę wymagać odpowiedzialności i tego na pewno oczekuję. Myślę, że dalej nie będę już tego komentował, bo powiedziałem to, co uważam. Na pewno teraz pozytywy to chęć zdobycia kontaktowej bramki, a później jeszcze nabieranie, żeby odwrócić te losy tego meczu. No ale gdzieś te sytuacje, które stworzyliśmy, no nie zostały wykorzystane. I to jest na pewno ten mankament. Musisz być skuteczny, żeby i w obronie, i w ataku, żeby wygrywać mecze z takim zespołem, jak Beskidzie. Tyle. Na pewno na koniec dziękuję za bardzo dobre przyjęcie w Bielsku. Na pewno jest to klub, który będę zawsze dobrze wspominał i na pewno jest głęboko w moim sercu, bo tutaj wiele pięknych chwil przeżyłem. Dziękuję całemu zarządowi, właścicielom za bardzo dobre przyjęcie i taki mały gift, który otrzymałem, a kibicom za to, że pamiętali o mnie i w takim fajnym tonie podali tego pokaz, za co jestem na pewno wdzięczny i na pewno będę to pamiętał. Gratulacje dla zwycięzców. Trzymam kciuki, żeby walczyli o to, aby się znaleźć na licie w Ekstraklasie. Muszę walczyć o to i na pewno tutaj będę trzymał za nich kciuki. Powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, trenerze. Czy są jakieś pytania? Proszę. Panie trenerze, zostało de facto 7 spotkań do końca rundy. Tracicie 8 punktów do tej bezpiecznej strefy.
jaki jest pomysł, żeby uratować tą ligę? Nie wiem, jakieś zmiany, głównie chyba w obronnej? No, na pewno pomysł jest taki, żeby wygrać mecz, być odpowiedzialnym, skutecznym i wygrać mecz i zdobyć 3 punkty, bo tylko w pierwszej kolejce to zrobiliśmy. I to jest taki pomysł poprzez pracę i poprzez dobre decyzje można to zrobić. Na pewno ta strata jest duża. Wiadomo, że można kolekwialnie powiedzieć, że się nie poddajemy, walczymy, bo tak jest. No, sportowcy mają to do siebie, że muszą walczyć. Wiemy, że ciężkie zadanie przed nami, że musi, no nie ma co tu ukrywać, na pewno musi nastąpić taki powiedzmy cud i coś wielkiego musimy zrobić. Złapać serię, przed nami mecz bardzo ważny u siebie z Sosnowcem, później wyjazd do Wisły. Na pewno w tych punktach, jeżeli zdobędziemy 6 punktów, to jeszcze możemy mówić o tym, że powalczymy. Jeżeli nie zdobędziemy w tych dwóch meczach punktów 6, no to na pewno już będzie bardzo ciężko, aczkolwiek mam nadzieję, umiera ostatnia. I nigdy nie mów nigdy, ale no, racjonalnie oceniając, to na pewno jest to bardzo trudna już sytuacja. Wierzę w to, że zawodnicy zdają sobie sprawę, że w ich już nogach i głowach najwięcej i to od nich będzie już zależało, jak to na boisku będzie się toczyło, a ode mnie i od mojego sztabu na pewno dobrego przygotowania i odpowiednich decyzji i trafnych decyzji, które dadzą nam właśnie te zdobycze punktowe.